praca w teatrze jest rozpisanym tam na kilka miesięcy, przynajmniej tak jest w moim wydaniu zawsze, takim dosyć precyzyjnym procesem, prawda, w którym jak gdyby mamy czas i możemy tworzyć jakieś struktury, tworzyć jakieś rozwiązania, przypatrywać im się, one rosną, nabierają mocy, to co się wydawało nieciekawe nagle dostaje sensu, to co się wydawało super ciekawe nagle przestaje ten sens odbijać. To jest proces, który dąży do tego, żeby być cały czas w jakimś takim czułym i czujnym procesie, prawda? Na filmie jest jednak trochę tak, że no film on ma taką tę ordynarną, taką strukturę jednak produkcyjną, polegającą na tym, że to taka wieczna padaczka, prawda? Że takie wieczne pieniądze, jakieś wieczne, jakby za dużo ludzi, za dużo zmian miejsc, jakby to nie jest mój temperament w ogóle w pewnym sensie, tak? I są ludzie, którzy uwielbiają to na poziomie takich dzieci bawiących się klockami duplo, że tam ulepią lokomotywę, a to most, a to drzewo, a tam małpkę. Mnie to w ogóle nie kręci, mnie to męczy, że trzeba jakąś małpę wypożyczać, załatwiać to, ona w ogóle tam nie można jej krzywdy zrobić, więc w sumie tak naprawdę i tak się nie nakręci tego, co się chce. Oczywiście to jest naturalne, że jej nie można krzywdy zrobić i jej nie chce krzywdy zrobić. Więc jak gdyby film jest taki dziwnym medium, takim dosyć okrutnym, chociaż jak gdyby trochę zgodnie ze swoim temperamentem bardzo lubię, kiedy już przejdę przez tę udrękę i nakręcę w końcu te materiały, to bardzo lubię tymi materiałami jakoś w pewnym sensie żonglować, bardzo lubię je przerabiać, bardzo lubię badać różne opcje, jak się rytmizuje, w jaki sposób się... bardzo lubię postprodukcję, bardzo lubię korekcję barwną, pracę nad dźwiękiem, no uwielbiam to. Czyli trochę tam, gdzie już jestem sam na sam z tą materią, prawda? Natomiast tam, gdzie muszę ją wydzierać z rzeczywistości, że w takim dziwnej świadomości, że w teatrze jest zawsze tak, że próba to jest próba. I jutro na pewno będzie lepiej. A pojutrze być może będzie gorzej. To jest normalne, prawda? Przedstawienie tak samo, teatr jest żywą tkanką. Są przedstawienia rewelacyjne i następnego dnia nagle to przedstawienie jakoś traci moc. Nie wiadomo dlaczego. Wszystko się udało praktycznie. Wszystko zostało, jakoś w pewnym sensie wszystkie parametry zostały spełnione, tak? A się okaże, że tego przedstawienia nie ma. Ono zniknęło w jakiś tajemniczy sposób, prawda? Ale jutro będzie następne. I być może ono będzie, a nawet na pewno będzie piękne, tak? W filmie jest coś takiego, że jednak łapiemy jakiś moment, prawda? I po prostu mamy taką świadomość, że ten moment zostaje na zawsze. I wszyscy już potem będą oglądać tylko ten moment. I nawet, że to był słabszy moment, który nie odpowiadał naszym ambicjom, to nie mamy tego jutra, żeby to powtórzyć, prawda? I to jest też takie bardzo stresujące. Więc film jest jak gdyby fantastyczny, bo ten film się tak jak gdyby... Tyle filmów się kręci, że mnie to mierzi. Nie wiem, skąd ludzie tyle kasy biorą na robienie tych filmów. Po prostu jak człowiek chce zrobić film, to wszyscy tylko mówią pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tak ciężko jest te budżety skompletować, a tymczasem no, świat po prostu generuje tak przepotworną ilość takiej masy filmowej, takiego mielonego, mięsnego, takiego po prostu filmowego, że się w głowie nie mieści. Ja najbardziej lubię takich aktorów, którzy mają w sobie rodzaj takiej pewnej klęski urodzaju, tak to nazwijmy. Tak? To znaczy, że są tacy aktorzy, którzy no chyba podobnie jak ja noszą w sobie jakoś bardzo wiele różnych energii i tematów, jakby były, nie wiem, jakimiś takimi starymi duszami, które zebrały w sobie po prostu jakieś, nie wiem, doświadczenia, nie wiem, wielu pokoleń, czy jak gdyby wielu istot gdzieś w pewnym sensie, tak to czuję trochę nieskromnie, nie? I mają taką łatwość, dobrze pojętą łatwość obdarowywania czymś unikalnym, czymś niezwykłym, czymś rozedrganym, albo bardzo skupionym, albo czymś takim, ale czymś takim niezwykle intensywnym, prawda? Z takimi aktorami najlepiej mi się pracuje. Lubię takimi aktorami, którzy też jakby przejmują taki mój flow, którzy lubią pracować w rodzaju takiej pewnej gorączki, takiego czegoś takiego, takiej bardzo silnej temperatury, prawda? Że taką temperaturę tylko na krótkich przebiegach czasowych można uzyskać, ale ona jest niezbędna, prawda? Bardzo to lubię, nie patrzą na mnie, jak gdyby, co ja wyrabiam, prawda? Nie dziwią się na przykład, że najbardziej wyrafinowanymi, jak gdyby generalnie takimi narzędziami werbalnymi, którymi operuję, to jest kurwa i chuj. To są takie dwa podstawowe, jak gdyby, narzędzia, których używam na próbie najczęściej i po prostu rozumieją, że jak gdyby mechanizm polega po prostu na tym, że gdy pracujemy na tak wysublimowanych i skomplikowanych energiach, to ma taką potrzebę, jak gdyby, żeby to brudzić, jak gdyby, żeby temu zaprzeczać. Ja nie mogę się tym brandzlować, ja sprowadzam to do czegoś takiego, takiego chorego trochę, jak gdyby, i wulgarnego, prawda? Ale w istocie swojej cały ten proces pracy, nasze porozumienie wcale nie jest wulgarne, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jest bardzo piękne i wysublimowane. I dlatego trzeba to gdyby zdemitologizować na moment po prostu, prawda? I uwielbiam takich aktorów, prawda? No, natomiast no, nie przepadam za takimi aktorami, na przykład, z którymi się bardzo dobrze rozumiem na poziomie takim intelektualnym, no bo jednak oprócz tych dwóch wspomnianych wyżej słów, których już nie będę wymieniał, no ja czasami używam też jak gdyby innych słów, prawda? Mam problem z takimi aktorami, z którymi bardzo dobrze rozumiem się na poziomie analizy, na poziomie mówienia o tym, co chcielibyśmy osiągnąć, jaki efekt, jakie sensy, w jakim kierunku podróżujemy, prawda? A potem jak oni już wchodzą na scenę, to jakieś takie mają zatwardzenie, prawda? To znaczy, że to nie idzie im. Znaczy, że oni mają dobrą wolę i tak naprawdę, ale ja potrzebuję dużej ilości czasu, jakiegoś skupienia, żeby tak bardzo długo w nich dojrzewa, prawda? Ja, znaczy, nie lubię, to może nie jest dobre słowo, no z takimi aktorami pracuje mi się gorzej. Ale oczywiście siłą rzeczy, no pracuję w teatrze już wiele lat i podobnie zresztą jak w filmie, więc no przerabiałem już w życiu różne przypadki i, no i tak to już jest, prawda? Też pewna taka spolegliwość i świadomość tego, że jeżeli chce się z jak gdyby materii coś wyrwać, jakąś energię, no to ona nie podda się tak zupełnie bezbronnie, tylko ona też musi zaproponować jakąś cenę za to, prawda? To jest zawsze tak, że jeżeli chce się zrobić coś naprawdę intensywnego, no to trzeba też zapłacić jakąś cenę za to. Teraz chyba w szczególności, prawda? Mamy takie poczucie, że troszkę jak gdyby nie ma już jakichś takich wiązań, prawda? Takich wiązań między ludźmi, że po prostu wszystko się jakoś tak satelitujemy, prawda? Mamy takie, jak wiecie, takie omnipotentne poczucie samodzielności, które jest kompletnie fałszywe, prawda? Tak w istocie swojej nie jesteśmy w tej samotności bezpieczni w jakikolwiek sposób. I ja mam jednak coś takiego, że im dłużej żyję, mam takie ogromne poczucie tego, że tak naprawdę jestem jakimś takim zbiorem komórek, jestem jakimś biologicznym organizmem. I że ten organizm może się jakby odżywić tylko i wyłącznie mając naprawdę taką intensywną więź, nie wiem, z ziemią, z drewnem, z kamieniem, z kałem, z moczem, z drzewem, z psem. Czyli jak gdyby no z tym wszystkim, co w istocie swojej jest naszym korzeniem, prawda? Jest tym, z czego się wywodzimy. Na mnie trudno się myśleć, ta ludowość, prawda? W postaci swoich takich przecudownych, tak powiem, manifestów, jak właśnie ta cudowna twórczość ludowa, czy wierszowana, czy pieśni ludowe. No mają w sobie tę ogromną moc takich ludzi, którzy wiedzieli, kim są. To jest nawet nieistotne, czy jak gdyby my się zgadzamy z tymi poglądami, czy nie zgadzamy się, prawda? Ale jest jak gdyby w takiej tej wierze ludowej jest taka ogromna moc i takie poczucie wspólnoty. I też taki świat jest bardzo silnie uporządkowany według jakiegoś kodu, prawda? To jest dla mnie niezwykle przejmujące. Czyli to jest dla mnie niezwykle przejmujące do tego momentu, kiedy oczywiście to jest takim energetycznym kodem, prawda? A kiedy się staje na przykład, no nie wiem, no jakimś takim, powiedziałbym, trampoliną do jakiejś takiej ksenofobii na przykład, czy jakichś takich politycznie ograniczonych, tam wieś, tam będzie głosować, tam na PiS, bo tam oni coś tam, prawda, to już mi się to mniej podoba generalnie rzecz biorąc. Natomiast bardzo mnie to pociąga, bo byłem przez wiele lat odcięty od tego kompletnie. I wychowany też w takim poczuciu, że wieś to jest w ogóle generalnie tak zwana właśnie wiocha, że to w ogóle... I dla mnie to było jakieś takie gdzieś prywatne w pewnym sensie odkrycie tych cudów, nie tylko zresztą na poziomie lokalnym naszym, ale na każdym możliwym, prawda? Bo przecież te pieśni ludowe, w ogóle sztuka ludowa i kultura ludowa, ja akurat miałem to szczęście, dosyć dużo podróżowałem po świecie, w takich zakątkach świata, powiedziałem, dosyć odległych. Właśnie między innymi po to, żeby też spotkać takich ludzi, którzy... Oczywiście to jest takie wejrzenie turysty pewnego, prawda? Kto tam wchodzi. Tam nie można się jak gdyby w to wejść głębiej, przynajmniej w tym trybie, w którym ja to odbywałem. A już powiedziałem, rodzaj pewnej mojej intuicji, umiejętność takiej wchłaniania jak gdyby informacji każdym porem organizmu powoduje, że to były dla mnie takie bardzo odżywcze, prawda, przygody i takie spotkania takimi ludźmi, którzy żyją w bardzo prosty sposób. I to jest coś, czego im strasznie zazdroszczę i za czym ogromnie tęsknię. I właśnie ta ludowość, właśnie jak to nazwałaś, to jest takim tematem, który mnie w ogóle ogromnie interesuje. Myślę o tym nawet teraz w tym przedstawieniu dyplomowym, które zrobiłem, miało niedawno premierę o wdzięcznym tytule pomysłowym Mebelki z gąbki. Jest dużo takich bardzo fragmentów inspirowanych wierzeniami huculskimi, opisanymi w takim dużym etnograficznym studium Włodzimierza Szukiewicza, który się nazywa Huculszczyzna. Jest też taka bardzo poetycka inscenizacja bardzo pozornie krótkiej ballady, takiej ludowej, dosyć znanej, która nazywa się Cztery mile za Warszawą, która w naszym przedstawieniu trwa 16 minut. I jest naprawdę, no, rozdrożdżowała się ogromnie. Więc bardzo lubię tego typu rzeczy, ciągnie mnie bardzo, kiedy w ogóle myślę o filmie ewentualnym, który miałbym zrobić niebawem, bo do takiego się przymierzam, to też gdzieś w pewnym sensie kompletnie mnie interesuje jakaś realistyczna taka opowieść pod tytułem opowiem wam jakąś historię, prawda, przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba, tylko interesuje mnie coś takiego, jakąś taką powiedziałbym niepokojącą, troszkę dezorientującą baśnią, która jest jakiejś trochę jakiejś ukrytej, takiej jakiejś gęstej, takiego jądra, jakiejś prawdy o nas. Może.